Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień dobry! Dzień dobry, dzisiaj obudziły nas buciany. Klekotały tak. Klekotały, klekoczą, no stoper. Na gniazdo. A teraz pędem. Pakujemy się, wsiadamy na motor i Rafał mi taką niespodziankę zrobił, bo byłam pewna, że już dzisiaj jakikolwiek wypad odpada i jedziemy prosto do domu, żeby odpoczywać, ale udało nam się zregenerować. Odwiedzimy jeszcze stare śmieci nasze, czyli... Tański, demokrat, jest jarmark dominikański. Na chwilę chociaż wpadniemy. Poznajecie to miejsce, albo na przykład to miejsce, albo zaraz w ogóle pokażemy wszystkie nasze ulubione miejsca w Starym Mieście. Nie, to się nie obejmie w jeden film, nie ma szans. Masakra. Jesteśmy w Gdańsku. Jezu, daliśmy radę w ogóle czat. To dałeś radę. Jesteśmy a tak jak ty mówiłeś w drodze, jak przyjechaliśmy, wróciliśmy na Stare Śmieci. Na pierwszym skrzyżowaniu przy Forum Gdański, ty mówisz, że twój mózg... Ja mam ma w ogóle... przelasowanie mózgu, tak, bo to... Ja mam to samo. Mam w głowie powrót do poprzednich moich żyć. Tak, tak. Most chyba się zaraz będzie opuszczał, wszyscy się szykują. A my idziemy. Pierwszy raz będziemy was oprowadzać inną trasą. Czasami rowerowy Gdańsk pokazywaliśmy, czasami pieszy, różnie jeździliśmy, a tym razem kryjemy się cieniem. Czuję się, jakbym wrócił do domu. Właściwie nic się nie zmieniło, poza tym, że jutro mamy iść do pracy w innym mieście, w centrum Polski. Ale to jest tylko niecałe 400 km. Spoko, spoko. Nie, no żartuję, mnie trochę. No jest, nie wierzę. Ach, no i są oczywiście tłumy, bo nie dość, że jest jarmark dominikański, to dzisiaj jest 15 sierpnia, także... Sporo osób wykorzystuje wolny czas, żeby przyjechać do Trójmiasta i wcale się nie dziwię również. Jest piękne to miejsce. O, akurat kajaczkami sobie przyjeżdżają. Jezu, akurat kajaczki wypłynęły. O właśnie, z tej strony jeszcze Gdańska nie zwiedzaliśmy, w sensie od strony wody jak najbardziej, bo i tramwajem wodnym, co bardzo polecamy, czym jeszcze? Motoróweczką, to Zatokę Gdańską zwiedzaliśmy, ale kajakiem jeszcze nie. Wszystko przed nami. Ja jeszcze statkiem zwiedzałem. Jeszcze musimy tu wracać. No statkiem, no tak, no to się napływałeś. Tyle wspomnień. O, tu na ławeczce mieliśmy sesję narzeczeńską. Na karuzeli nigdy nie byliśmy w sumie jeszcze. Na karuzeli tej. Tak, na kole byliśmy. Widoki przepiękne. Tutaj most jednak jeszcze się nie opuszcza. Jeszcze chwilę, tak. Na razie lecimy na jarmark. Co, Grażyna, podoba się? Ekstra, naprawdę. Tego zupełnie, a to taki... A co my planowaliśmy na tym wyjeździe teraz w ogóle? Szaleć. Ale jest super. Jeszcze wszystkie stragany, bibeloty, to co najbardziej kochamy tak naprawdę. Oglądać. Tak. I most zaczął się opuszczać. Nie wiem, czy zdążymy na drugą stronę się przedostać dzisiaj, ale pokazujemy Filharmonię. Tam też którąś rocznicę spędzaliśmy sobie w restauracji. Tutaj naprawdę przez te dwa lata nazbieraliśmy tyle wspomnień, że moglibyśmy o każdym, każdziutkim kawałku każdej ulicy, przynajmniej jeśli o Staromiasto chodzi, opowiadać. To jest,
chyba najbardziej mi się podoba to miasto w Polsce, prawda? Prawda? Tak, tak, tak. I do życia, i do... No bo teraz jesteśmy zadowoleni z tego, że mieszkamy w Ozorkowie, no, bardzo, tak, i sobie życie tam bardzo fajnie pobudaliśmy. Ale no nie da się ukryć, sobie... że jako miasto, no to Gdańsk wygrywa. Ale zdecydowanie. Mi się podoba, że jesteśmy w stanie tak szybko sobie gdzieś pojechać tu nad morze, a tak, tak to w góry możemy sobie zjeść. Tak, tak, tak. W sensie, że baza wypadowa z centrum Polski jest znacznie łatwiejsza. Nie jeździliśmy w góry najczęściej. Tak, troszkę dalej było. Raz jak jechałam, to chyba tym pociągiem z 12 godzin. Dzwoneczek z Gdańska masz? No właśnie, nie mam. Nie wiedziałam, jak ci to powiedzieć, ale widzę, że jesteś przygotowany psychicznie na pamiątki z Gdańska. Wow. No ja jestem zakochany tutaj. Prawda. I wiesz, czym jeszcze jestem zakochany? Zawsze mi się marzyło przyjechać z tą motorem. Że we mnie. Pamiętasz, jak ci mówiłem, że motocyklem chciałbym tu pojeździć. Dziękuję pięknie. Pokaż, co masz. Ta-da! Ja, nie, fajna laska, zapraszam mnie na degustację alkoholu, a ja nie mogę. A ty odmawiasz, no, nie, nie. Będę tego żałował. Tu widzę, że ogródki ziołowe się powiększyły, w sensie o inne miejsca. No były przy tym, tam gdzie się zatrzymywaliśmy zawsze na ławeczki, a tutaj ich nie widziałam jeszcze. Tak, tak, o to mi chodziło. Teraz mijaliśmy jeszcze fusy i miętusy i tak pomyśleliśmy, ile tu jest lokali fajnych w Trójmieście, które też odwiedzaliśmy. I też moglibyśmy polecić. Ja to może zabrać w jakieś wpisy, chyba kiedyś wszystko. Chociaż próba, nie wiem, czy za szybko idziemy. O tak. Czy będę w stanie sobie przypomnieć to wszystko? Drodzy Państwo, aktualizacja łokciowa. Tak. Ada już niedługo będzie miała taki duży łokieć, że kask na niego wejdzie. Jeszcze trochę za luźno, ale... Ale daje radę, dzielna jest ryba. No, taka podróżniczka ryba. Taka to jest moja właśnie. To jest chyba już mój w ogóle najulubieńszy tutaj widok, czyli ten ja zegar na bazylice. Jest tak, tak mi się zawsze podoba. Ale tutaj fajnie sobie przysiąść z kawką. A nie, bardzo fajnie. Jakiś ogródek. Ostatnio pięknie jest żyć, piliśmy sobie kawkę tu. Tak, dzień przed wyjazdem. O nie, strefa gastronomiczna. Tu się robi niebezpiecznie. W zeszłym roku w tym samym miejscu. Tutaj jeszcze fajniejsza strefa. Pelen, chill out. I wideoczek na bazylikę, pięknie. A to jest ulica, którą robili, jak się wyprowadzali. Tak, odrestaurowali bardzo ładnie. Wszystko już jest ładnie, wygląda. Pięknym widokiem. No. Zrezygnowaliśmy z jednej alejki, bo jest w pełnym słońcu. Ja wam powiem, wyznacznikiem tego, czy zna się dane miasto, jest to, czy wiesz, w którym roku bardziej wieje. Ja na przykład wiem, że w tym roku akurat bardzo wieje i jest to super ruch do ochotania. I gdzie zaparkować, bo w takie dni jak ten jest to wyzwanie. No, a Rafał bez problemu, moment, wiedział gdzie jechać, gdzie jest szansa. W ochronie. To jeździłem non-stop, tak naprawdę co noc szukałem tutaj miejsca. No co noc to było łatwiej, nie? Bo w nocy może mniej. W nocy tak, ale wszystkie te ulice na tyle poznałem, w ogóle całe Trójmiasto, że bez problemu wiem, jak się tu poruszać, no, powiedzmy już bez GPS. I najfajniej tak każde miasto od podstaw, jak jest czas na to, no to my jeszcze korzystaliśmy rowerem, tak poznać, samochodem. No. Moja motocyklistko piękna. No pewnie, że jest bosko, w ogóle jest bosko. Ja cię, sądziłaś, że kiedyś tak na motorze sobie tu przyjedziesz? Nie sądziłam, że tak szybko. No. Bo wiedziałam, że będziemy chcieli to zrobić kiedyś, ale że rok przeprowadzę. Już tu byliśmy w ogóle w listopadzie przecież. Także wtedy też za dużo nie pozwiedzaliśmy, ale każdy powód sentymentalny jest mocno. Wiedziałam, jak joda. Futeczki, futencjunie, futeczki, bumerangi, różne takie właśnie atrakcje. Tak, mniejszy od trzech na Insta. I zwiedzamy dalej. Piękna bazylika. Jedna z największych chyba w Europie w ogóle. Byliśmy na górze. Widok no, jest super. Wyszliśmy na wprost baru Neptun, co oznacza, że w pobliżu jest Neptun. A to też jest jedno z wielu miejsc, które odwiedzaliśmy. Bary mleczne, generalnie różne lokale. Sporo. Nie wiem co mówić. Przegrzałam się. Zapraszamy Was na krótki spacer krajoznawczy, tak jak mieliśmy kiedyś to w zwyczaju, po Gdańsku. Żeby Wam tu trochę klimatu przesłać. Słuchajcie się, dźwięk miasta. I w tłum. No to teraz.
teraz jak prawdziwi turyści, już nie mieszkańcy. Musimy sobie zrobić zdjęcie z Neptunem. Zawsze sobie robiliśmy taki kadr z drugiej strony. Neptun nie ma maseczki, najwyraźniej na brodę mu się nie wcisnęła. Tak, a to takie nawiązanie właśnie do Kopernika, bo byliśmy w Toruniu i Kopernik miał maseczkę. A teraz, proszę Państwa, słychać Carillon. Gdzieś tam na górze. A, Carillony, ten dźwięk wydobywa. A, Carillony, wiem. Nie, ja wiem, co to. Tak, wiem, bo jeszcze w drugiej bazylice tam dalej jest też koncert tych tak. Carillonów. A ja kiedyś byłam na koncercie takim, że pani miała takie mobilne w... To było w... Tortille. Głodny jesteś, idziemy na miast. Jak, jejku? Co, jeździliśmy, Rafał, do lasu, koło nas, niedaleko. Teatr Leśny, jej, tam był. Na Leszkowej Dolinie. Tak. Tutaj artyści sprzedają swoje prace. Jeszcze nie słyszeliśmy żadnych muzyków tak na mieście. Muzyków jeszcze. Zawsze tak. A jeszcze widzę inną bramę. Jest brama Jarmarku Gdańskiego, Jarmarku Dominikańskiego. Tak, i tam się naliczają goście jarmarkowi. Ale chyba licznik nie działa, nie? Licznik nie działa, rzeczywiście, ja cię. No dobra, my będziemy, ty musisz liczyć dzisiaj, ile ludzi przeszło przez bramkę. I was jest 7 tysięcy. Udało się, zaliczony jarmark. Piękna moja. No tak, pod kamerę wszystko. No co tam masz? Kluska. Co to jest? Skąd to się wzięło? Ile ty tych muszelek w tym wyjeździe kupiłaś, na tym wyjeździe? Ja nie wiem, skąd one się tu pojawiają. Tak. Samo. Wszystko samo się pojawia tu. No dobra. Gdańsk cały czas się rozkręca, jak się wprowadzaliśmy, to ta strona jeszcze zupełnie była pusta, w sensie budynki powstawały, ale zupełnie nic tu się nie działo. I tak naprawdę rozkręciło się to już pod koniec naszego pobytu tutaj. I my znamy bardziej tę stronę. Tutaj no, mnóstwo lokali się pojawiło, też apartamentów, noclegów. Tak, no właśnie, to jest super, że można mieć widok na najbardziej charakterystyczne miejsca Gdańska. Teraz jeszcze spacer wzdłuż Motławy. Tutaj, mimo że jest pełne słońce, to jednak tak przyjemnie zawiewa, że jesteśmy w stanie nawet w takich ciuchach tutaj sobie w miarę swobodnie spacerować. Jeśli idziemy w tłum, to... Oj tak, nie, jest cieplutko. Jest na srebrna jeszcze też. Na Mariacką zaglądamy. Tam będzie cień pewnie. Staram się wykorzystać ten spacer na maksa, ale nie uda się na pewno odwiedzić wszystkich miejsc, które chcielibyśmy zobaczyć. Mariacka, aka Bursztynowa. O tak, zawsze nazywaliśmy Bursztynową. A to ze względu na bursztyny, które możecie tutaj kupić. Jest też galeria. Właśnie praktycznie bursztyny. W każdej kamieniczce. Bardzo dużo tu jest w sumie. Tutaj moje babcie się zaopatrywały. Ja też mam takie serduszko bursztynowe. Masz? A tak, mam. Zmierzamy w stronę Targu Węglowego i powoli kierujemy się na jakiś obiadek do forum. Tutaj Złota Brama, katownia, tu jest teraz Muzeum Bursztynu. Cinema 9D. Ua. Tak, tutaj jedzonko. Różne strefy jeszcze jarmarkowe i teraz jest, tak jak byliśmy na jarmarku świątecznym, taka brama, to teraz jest nowa na Dominikański, ale lecimy na razie w klimatyzację, lecimy do Forum Gdańsk. Śmiesznie mijać swoje dawne miejsca pracy z poprzedniego życia, jakieś takie miejscówki. Lecimy teraz do Forum Gdańsk. Tutaj byłam animatorem w sali zabaw. O, jest piękny lew, tutaj też były różne koncerty, tego typu wydarzenia. I było też jedzonko pyszne. I to miejsce też bardzo się rozkręciło w czasie, no jak przeprowadzaliśmy się, to Forum Gdańsk w ogóle jeszcze nie było. A teraz to jest też takie centrum kulturalno-rozrywkowe, mimo że jest to centrum handlowe przede wszystkim
połączone właśnie z taką strefą. Jak manufaktura trochę jest taki, że wszyscy przychodzą tu rekreacyjnie. Taka nasza manufaktura. Wyszło nam w sumie niezłe w czasy odchudzające, bo tak się grzejemy. Pogoda jest przepiękna. Na motocykl idealna, ale na chodzenie w motocyklowych ciuchach już niekoniecznie. A nie tędy? No zobaczcie, należało... Ej, no gdzie mi się schowałaś? No ja chciałem powiedzieć, co masz. Należało jej się, to w końcu dostała, proszę bardzo, tutaj ma na ramieniu... Dziarę sobie zrobiłam. Taką dziarę. Skaryfikację, jak popek jesteś. No, w sumie. Odcisk. Odcisk rzeczywistości. Odcisk życia. Chwilę. Piętno życia na Adzie. Piękno. Ale widać po tym, a nie po twoim koraliku tęczowym. Tu piętno życia się jeszcze nie odcisnęło. Tu się piękno życia, a tu piętno życia. Tak. Oto nasz gdański kącik regeneracyjny. Rafcio jest w łazience, ja też się byłam odświeżyć. A za chwilkę będziemy jeść coś, na co zawsze tutaj wpadałam tak w biegu gdzieś, jak byłam na mieście. Zupka rybna, także taki nadmorski przysmak, ale jednak sieciowy, bo w Nordfishu, także w innych miastach też dostaniecie bardzo, bardzo smaczna i zwykle są naprawdę spore kawałki ryby. Bardzo ją lubię. I często są na nie kupony. Tutaj fryty, frytunie i kanapka. Ojejku, co to było? Kanapka z dorszem. Nie pamiętam konkretnie nazwy, ale tu jest jedna, urapała druga i Rafcio coś sobie jeszcze, ach, grandery wyhaczył w KFC tutaj. Odpoczywają nasze rzeczy, sprzęty się ładują w trasę, no bo jednak korzystamy z nawigacji, tutaj ładuję kamerkę i powiem wam, że chyba nawet rozprostuję nogi, tak żeby oczywiście tutaj nic nie dotknąć podeszwą, ale trzeba nabrać mocy. Mówiłam, że czuję się tu jak w domu. Jeszcze wam pokażę naszą pamiątkę z Gdańska. Zbieramy cały czas w miastach, w których jesteśmy. Nie we wszystkich się udało, ale na przykład z Gdańska teraz mamy dzwoneczek, który będzie wisiał na naszej choince i mamy plan zrobić taką nie tylko dzwoneczkową, bo to są akcenty z różnych miast. Właśnie na świątecznym drzewku będą. I lecimy z Forum Gdańsk. Powoli kończymy naszą gdańską przygodę, ale chociaż na chwilę fajnie było wpaść, pospacerować tak znajomymi uliczkami i taki powrót do przeszłości sobie zrobić. A teraz wracamy już do naszego nowego życia i będziemy się kierować już w stronę centrum Polski. Kończymy naszą wyprawę, no jeszcze cała droga przed nami, ale tak jak wcześniej... Jak kończymy? Grażyna, jeszcze 400, nie no, 300 km. No ale to już autostradą. Ogólnie to wcześniej specjalnie wybieraliśmy takie trasy, raczej luźniejsze, gdzieś tam jakieś wiejskie drogi, omijając autostrady, drogi szybkiego ruchu, a bo chcieliśmy sobie pozwiedzać tak totalnie na spontanie, jak coś tam się podobało, to się zatrzymywaliśmy, a teraz już zależy nam na czasie. Świetnie odpowiadałeś. W drugą stronę już jednak coś widać, że z mieszkańców Trójmiasta w nas pozostało, bo przechodzimy za straganami. Tak. Już nie oglądających, tylko byle szybciej, jak najprościej dojść do motocykla, bo jest naprawdę gorąco. W czasie jarmarku podziwianie kamienic jest nieco utrudnione, ale chociaż rzućmy okiem zaraz na tę uliczkę. Jesteśmy teraz przy Wielkiej Zbrojowni. I wyłania nam się kolejny widok na bazylikę. Przepięknie jest, prawda? Różne gwiazdy można spotkać na wakacjach. Ja widzę mroczków powoli. Ale ktoś fajnie zaparkował koło nas. I spaliłem. 20 cm obok. Co teraz? Dobra, teraz. Nie wiem, jak ja tu wyjadę. Dobra, wyjadę jakoś, nie wiem jak. Wody się napiję. Bo bym mógł na mnie stanąć. Dzięki, dzięki. Super. Mieć przestrzeń, żeby wyjechać swobodnie. Widzę, że ktoś tu jakiś ekstra motocyklista po prostu, zna zwyczaje motocyklista. Stawia. I tak na mnie zepsuje tego. Co? Że żaden motocyklista nie lubi skuterowców. Ja lubię skutery. No też. Nie wiem, skuterowców, nie wiem. Zapakowani. Teraz Rafał ma wyzwanie, bo musi zdjąć ze stopki centralnej, czyli przejechać kawałek do przodu. No to jest mega blisko. Także ja wchodzę tutaj i biorę na siebie tył. Jeee, pięknie. Stoisz? Tak, jak coś, to cofaj i już.
że biorą ileś tam kilogramów na klatę, a mój bierze na spokojnie 140 km na godzinę. Jak się jeździ bez obiewki? Teraz powiedz. Jak tam bez obiewki się intensywnie. Jeździ? Mówił Rafał Pfeiffer, człowiek obiewka. Planowaliśmy wypić kawę w Maku, ale wszędzie jest tak dużo ludzi. Wszyscy wyskakują na długi weekend w trasę. Ale sobie poradziliśmy inaczej. Tutaj mamy taką uroczą miejscówkę. Mamy kawki, ice coffee. Mamy wodę, bo już całą wydurdaliśmy. I takie coś. Co to? Jakieś takie shoty. Takie o. I mamy chwilę relaksu i nasz motorek również sprawdza się rewelacyjnie, a kierowca to po prostu wymiata. Nie, motocykl wymiata. Jestem tak zadowolony. No, niezawodny po prostu. Ale ty tak mówisz jak ten. Jak fotografom się mówi, że o po prostu mamy super aparat, a ty, że super ten. No to no, trzeba mieć jednak umiejętności. Może tak naprawdę... Ogarniasz. No dobrze, no i co mam się powiedzieć? Tak, ogarniam. Zaraz odjeżdżamy, ale jeszcze muszę zaznaczyć, że byłam w łazience i może nie docelowo to chcę powiedzieć, ale w łazience na drzwiach każdej kabiny, znaczy na drzwiach jednej kabiny było zaznaczone, która kabina ma wieszak na... Tak, normalnie. A czy wieszak się go obsługuje? Motocyklistów. Wieszak... Że do góry się go nie kładzie i tak nie wieszak kasku, bo wyciśnie. To bym tak zrobiła, ale nie miałam kasku przy sobie. Ja też bym tak na początku zrobił. A jak to zrobi? Bo on jest bardzo luźny, on nie blokuje się, on spada w dół. I na dole otwierasz szybkę i wkładasz pomiędzy wtedy. Okej. Albo przy zapięciu. Następnym razem specjalnie z kaskiem pójdę, żeby sobie powiesić. A nie tak go bidnie tu rzuciliśmy, to nasze rzeczy. Ładujemy się na motor i lecimy dalej. Jak tam kierowca, bombowca? Już bez buziaków, bo się uduszę. No ja dzisiaj bez buziaka. Pokaż na chwilę szybkę swoją. Poczekajcie, czy to tu się uchwyci. Jesteś mordercą. Tak. Co ci zrobiły te komary? Gryzujmy. Nie widać chyba takich. Kolejka do bramki na autostradzie na 1,5 godziny czekania i właśnie śmignęliśmy motorem i tacy uprzejmi kierowcy byli, że robili nam miejsce, no bo motocykl ma możliwość przejechać między dwoma samochodami, no pod warunkiem, że te samochody nie stoją blisko siebie i naprawdę da się zmieścić wtedy, także że z uprzejmości skorzystaliśmy. Patrzcie, w lusterka motocykla. I oszczędność czasu no ogromna, no jak jest taka możliwość, no to też zawsze staramy się puszczać motocyklistów sami, jak jedziemy samochodem, wystarczy wjechać. Uwaga, uwaga, prosimy zwracać uwagę na oznakowanie nad pasem. W tej chwili wszystkie pasy pracują w standardowym trybie z obsługą inkasenta. Zachęcamy do korzystania z dostępnych pasów. Rozprostowanie, a takie rozprostowanie na stacji to jest doskonały pretekst, żeby zajrzeć do Maczka, że może akurat tu są mniejsze kolejki, może nie, akurat... Nie, ale ja zauważyłem, że czym dalej jesteśmy od morza, tym mniejsze kolejki. Tak, bo jeszcze w sumie taki czas, że niektórzy jadą jeszcze nad morze, no ale kurczę, z nad morza też się jeździ w inne miejsca w sumie. W Maczku kolejka była naprawdę spora, także już tylko potrzebowaliśmy się odświeżyć i ja kolejną przygodę zaliczyłam. Jestem po prostu dziecko wojny, nie dość, że łokieć spuchnięty, to jeszcze teraz miałam taki krwotok z nosa, że nie mogłam po prostu opanować i zostałam posprzątać po sobie, bo po prostu wyglądało jak scena z horroru, akurat w łazience byłam. Przyznaj się, że skasowałaś jakiegoś delikwenta po prostu. I jak wyszłam, zobaczyłam się po prostu, że tu miałam krew. Po prostu obłęd. Jeszcze w tym stroju teraz naprawdę wyglądam jak jakiś gangster poważny. No, z tym warkoczykiem szczególnie. Lecimy do domu. Gangster psychopata leci. Została nam jeszcze jakaś godzinka drogi, trochę więcej pewnie, żeby już tak spokojniej wrócić. A jeszcze tylko dodam, że po prostu bardzo czułam, no nie, że jest suche powietrze, no jest też, bo są takie upały, ale po prostu jak się jechało, to też czułam, że wdycham, po prostu wszystko mi osuszało, więc myślę, że to przez to, plus na pewno mega zmęczenie. Nie wyobrażam sobie, jak zmęczony jest Rafał w tym momencie.
Do domu jedźmy. Dajesz czadu kocie, naprawdę. Dobra, naładowani troszeczkę energią lecimy dalej. Bo o ile gdzieś jak jedziemy autem, to zamieniamy się i po prostu odpoczywamy na zmianę, a druga osoba śpi tak tutaj. No za bardzo nie ma takiej opcji, bo po pierwsze, a po drugie, no ja mogłabym jechać, ale jeszcze nie jestem gotowa na pewno, żeby tym motocyklem z pasażerem prowadzić, bo to jest naprawdę takie obciążenie. Zresztą to jak mówisz, nie? Że jak wsiadam i w ogóle z tym obciążeniem nie, zupełnie no, inaczej się jeździ. Z tym wszystkim to jest naprawdę trudne. No. Jesteśmy obładowani, jeszcze jak ja tu dociążę i tu się lekko ruszę nawet na czasami, to jest przeszkadza. Bardziej, czego, no mniej stabilne. No, no, tak, jesteśmy niestabilni. A nasz motorek to naprawdę cudnie sobie radzi i nie dość, że chodzi mi o moc i w ogóle tak sprawnościowo odpukać, bo jeszcze mamy trochę do przejechania, to wygodnie Droga, jest, naprawdę. Ja mimo, że co chwilę się poprawiamy, w sensie na każdym przystanku rozciągamy się, to siedzenia są naprawdę spoko. I to mnie przekonywało też przy wyborze dużego motocykla, bo tak to się bałam, że w ogóle nie będę nim w sensie prowadzić. A tak to jest okej i jest wygodnie. Siadam. Muszę powiedzieć, że mam naprawdę najlepszego kierowcę motocyklistę na świecie. Tak pięknie ogarnął całą trasę. Musimy w ogóle podliczyć, ile nam wyszło kilometrów przez te 4 dni, ale było naprawdę bardzo intensywnie. Tyle miejsc odwiedziliśmy, że naprawdę nie myślałam, że uda się w tak krótkim czasie tyle zobaczyć i tyle doświadczyć. To była nasza pierwsza wyprawa motocyklowa, połączona ze zlotem, z paradą, także po prostu naprawdę tyle różnych wrażeń i doświadczeń nowych na motocyklu. To jest coś niesamowitego. Wróciliśmy do domu, tutaj jeszcze babcia nie śpi i za chwilę udamy się do babci na rosołek i po prostu to będzie idealne zakończenie takiej podróży. Wypakowujemy rzeczy, przebieramy się i odpoczywamy. Dzięki, że całą trasę byliście z nami. Muszę dograć na zakończenie relacji, że całą Polskę zwiedziliśmy, a nigdzie nie było takiego rosołu. Najlepszy na świecie. O, warkoczyk bym utopiła. Nie wierzę. Serio? No tak szybko przyjechaliśmy, że... Z tą różnicą, że teraz możesz się napić piwka. No. No ale to już jest dziwne. Wcześniej też Od mogłem, tylko 4 dni z 1000 kilometrów zrobiłeś. Wracasz i co? No i jeżdżę. No czekaj, o w kasku można. Buzia, ty już nie umiesz chodzić w ogóle, tylko no, no, będziesz no, jeździł. Zobacz jak śmigam, widzisz? No. Hmm.